Temat dzisiejszej konferencji, temat dzisiejszego spotkania, trzy kroki do świętości. I tak pomyślałem sobie, no o czym tu mówić, o świętości, o tych krokach do świętości. Myślę, że każdy tutaj z tych, którzy by mówili katechezę, to pewnie każdy by jakoś ujął ten temat i pewnie uznałby różne trzy inne kroki, które są niezbędne do świętości. I od razu przypomniało mi się, że jest taka zasada czuć z Kościołem, to znaczy iść drogą Kościoła. I przypomniałem sobie, że zasadą działania człowieka chrześcijanina ochrzczonego w Kościele to są właśnie takie trzy zasady, trzy kroki. Widzieć, ocenić, działać. Na tym powstała Akcja Katolicka, później to przejęło Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Teraz, kiedy opracowuję też katechezę do podręcznika z wydawnictwa Jedność, to też między innymi tak jest struktura zbudowana tych katechez. Widzieć, ocenić, działać. I chciałbym, żebyśmy to nasze te trzy kroki spojrzenia na świętość właśnie poprowadzili tą drogą, tym myśleniem, tymi zagadnieniami. Widzieć, ocenić, działać. Gdy będą się rodziły jakieś pytania, to one później będzie czas na ich zadanie, żebyśmy także zobaczyli, na ile te treści gdzieś rezonują. A na razie proszę uzbroić się w cierpliwość i posłuchać. Po pierwsze, widzieć. Pierwsza rzecz, którą trzeba było zapytać, co widzi współczesny człowiek? Co widzi świat w człowieku? I jak ja patrzę na świat? Po pierwsze, trzeba zobaczyć w człowieku, że jest człowiek, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. I ja już zawsze to podkreślam, gdziekolwiek tam do młodzieży nie mówię, to zawsze to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Nawet dzisiaj na katechezie też to padło. I jeden z uczniów powiedział, no zawsze do tego wracamy. Mówię, bardzo dobrze, do tego wracamy. Bo to jest zupełnie najważniejszy, można powiedzieć, moment patrzenia na człowieka. I to się różni w Kościele od świata. I powiem tak, że jeszcze zanim to powiem, to Kościół nigdy nie zrozumie się ze światem. Nigdy. Zresztą Ewangelia pokazuje, że Kościół jest zawsze jakimś takim dziwnym wobec świata. I żeby było jasne, jeżeli zechcemy odnaleźć swoje miejsce w Kościele, jeżeli zechcemy być rzeczywiście świętymi, to słuchajcie, my nigdy nie będziemy normalni dla tego świata. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że teraz jest taka opcja ciągle podkreślać, świętość to taka normalność, że wszyscy mogą być świętymi i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko prawda. Niemniej, uczciwie mówiąc, kiedy będziesz święty, kiedy będziesz święta, to dla świata będziesz nienormalny i nienormalna. Już to mówiłem w jednym z kazaniu właśnie na wszystkich świętych, to tylko naciągnę, podejdę do tej myśli. Taki ksiądz Dolindo, taki mój chodzący wyrzut sumienia, on nie jest jeszcze ogłoszony świętym, ale wtedy, kiedy ktoś na niego gadał, ktoś go obgadywał, ktoś go szkalował, bo on rzeczywiście zetknął się w swoim życiu z obmową, ze szkalowaniem, z odebraniem mu dobrego imienia, z posądzaniem go o nie wiadomo jakie rzeczy, to wyobraźcie sobie, że ten gość potrafił iść do tego człowieka, który na niego gadał, klękał przed nim i go przepraszał. To jeżeli ktoś mi powie, że świętość to jest normalność, tak spojrzę na takiego świętego przyszłego Dolindo, to chciałbym zapytać, kto dzisiaj tak robi. I można powiedzieć, że każdy święty jest jakimś wyrzutem sumienia. I dlatego w pewnym sensie można było powiedzieć, że świętość to jest nienormalność. Tak? Świętość jest nienormalność. Jeżeli chcemy myśleć, że świat nas przyjmie świętymi, to wybijcie to sobie z głowy. Świat ma jakieś, można powiedzieć, nadwrażliwość, uczulenie na świętych. I dlatego świat nie chce mieć wcale świętych. I dlatego myślenie świata, w którym żyjemy, a myślenie Kościoła, a co za tym idzie, ludzi ochrzczonych, powinno być troszeczkę inne, całkowicie inne. Człowiek w zamyśle Pana Boga to jest DDC. Duch, dusza, ciało.
I kiedy tak się patrzy na człowieka, to człowiek widzi całość. Co widzi dzisiaj człowiek? Co widzi dzisiaj świat? Świat widzi przede wszystkim ciało. Słuchajcie, myślę, że ja tu nie mówię rzeczy jakichś zgorszonych. Nie ma praktycznie rozmowy z księżmi, którzy pracują z młodzieżą, czy KSM-owską, czy oazową, czy harcerską, żebym nie słyszał o dziewczynach, które się tną. Nie wiem, czy tu pośród nas są takie. Po co się tną? Po co zadają sobie ból? Po co jest w nich, skąd jest w nich tyle agresji? Świat cały czas mówi, musisz być piękna. Świat mówi do chłopaka, musisz być piękny. Przystojny. No kurczę, nie każdy ma urodę. Co zresztą widać. I co wtedy? Twoje życie nie ma sensu? Czy widzicie, do czego ten świat doprowadza? Świat chce nas widzieć tylko pod kątem ciała. Proszę pamiętać o tym, że w to wszystko jest wprzęgnięte cały jeszcze przemysł pornograficzny. Nie wiem, ilu chłopaków tutaj, boję się pytać o dziewczyny, bo niestety ten grzech przechodzi teraz w dużej mierze także na dziewczyny. Boję się pytać, ilu z was korzysta z pornografii. Chciałbym zapytać, co wy tam widzicie? Przede wszystkim ciało. Tam nie widać człowieka, widać ciało. Tak? Prostytucja, ciało. Kiedyś w ogóle nie mogłem tego zrozumieć. Pewnie już ta moda minęła, mam nadzieję. Że młodzi ludzie wysyłali do siebie swoje nagie zdjęcia. Nudesy, czy jak to się nazywało. I kiedyś z takim gościem gadam, mówię, chłopie, szkoła średnia. Chłopie, czy ty masz w głowie po kolei? Ktoś to przechowuje. Nie wiem, kim ty w życiu będziesz. Może będziesz lekarzem, nauczycielem, księdzem, ojcem, nie wiem kim. Co ty robisz? A poza tym, czy ty to tylko jesteś ciało? Czy to jest normalne, kiedy ja godzę się jako człowiek być oceniany tylko pod kątem tego, czy jestem tylko cielesny? Zatem byczek Fernando, siłka, jedzą nie wiadomo jakie białka, nie wiadomo żro, jaką chemię i tak dalej, bo muszą być byczki. I weźmiesz takiego byczka i nie daj Boże, niech byczek się odezwie, to jest załamka. Rozmowa z byczkiem to jest i się nagadałeś. Książki w życiu nie miał w rękach, no bo po co? Jak ciągle musi ćwiczyć. Żeby było jasne. Ja nie mówię, że chłop to ma być już, że chłopak to ma być jakiś, nie wiem, taki niewyćwiczony, nie jakiś tam nieatrakcyjny fizycznie, jakiś nie taki, nie ćwiczyć, że ma mieć nadwagę czy otyłość. Ale problem jest, kiedy chłop myśli, że jego wartość to jest kilogramy mięśni. I w drugą stronę, dziewczyna. Kształt tyłka, wielkość piersi, wydęte wargi. To jest opis dziewczyny? Żeby było jasne, dla świata jesteśmy ciało. I to wszystko, co z biologii, co z fizyki wychodzi. Moje dzieciaki w szkole już to doskonale wiedzą. Jeść, spać, pić, trochę się pobawić. Nie wiem, co tam jeszcze. I wtedy ja pytam, dobra, to co was różni od zwierząt? Wskaż różnicę. Jedzą, piją, dzieci rodzą, jakoś się bawią. Te dzieci nawet wychowują czasami lepiej niż ludzie. Człowiek to tylko zwierzę. Rozumiem, że ja mówię do ludzi, którzy są wychowani w tym świecie i rozumiem, że czasami włożę takie kije w obowisko, ale zobaczcie, że dzisiaj mamy wysyp różnego rodzaju tak zwanych ruchów ekologicznych. Dla tych wszystkich zielonych, co ratują planetę,
nie ma problemu wyrżnąć 6 miliardów ludzi. No bo przecież jest 7, to za dużo. Ma być miliard. No to 6 trzeba skrócić. Proste. Ratujmy planetę. Ła, super. Zacznij od siebie. Niedługo uwolnić karpia. Inne akcje. Nie strzelać do loch. Mają małe dziki. Mój pies to członek rodziny. Ja to wszystko rozumiem, bo ten świat chce do tego zmierza. Człowiek to tylko zwierzę. A powiedzieć mocniej, to pan Hitler, pan Stalin zrobili to inaczej. Powiedzieli to innymi słowy. Człowiek to bydle. Wspomnijcie sobie, jakimi wagonami transportowali ludzi na Sybir czy do Auschwitz. Zabierz człowiekowi DD, zabierz Boga, masz zwierzę. Te same zasady. Kurom co jakiś czas trzeba podsypać ziarna. I świat tak robi. Nowy smartfon, nowe ciuchy, nowe nie wiem co tam jeszcze, jakiś taki czy inny aparat, nie wiadomo co tam jeszcze. I na jakiś czas to starczy. I żeby było jasne, tak żyją nie tylko młodzi, ale ja znam ludzi starszych, którzy ciągle coś muszą zmieniać, ciągle muszą mieć coś nowego. Czyli z jednej strony podsycamy pragnienie, spełniamy, na jakiś czas jest dobrze. Problem tylko polega na tym, że dzisiejszy świat technologiczny idzie tak mocno do przodu, że nie nadążymy, ludzie wariują. Rzucimy jeszcze hasło promocja, to już w ogóle zdurnieją. Świat chce zrobić nas kury. Ksiądz Kasper zna dobrze opowieść o kurach i o orłach. Teraz tego nie będę mówił. Kury. Podsypać ziarno. I świat mówi, bądźcie tylko kurami. Nie latajcie za wysoko. Jeść, spać. Dać wam dobrą grę w komputer, żebyście siedzieli do 3 nad ranem. Później będziecie chodzić takie niemoty. Starczy. Jak trzeba, pójdźcie na zabawę. Wyszalejcie się. Chcecie pić? Pijcie. Chcecie ćpać? Ćpajcie. Chcecie palić? Palcie. Kto wam broni? Tak działa świat. I znowu, uwaga, kijek w mrowisko. Rób ta, co chce ta. Nie będziemy się bić o to. Tu jest punkt wyjścia, czy można powiedzieć punkt spięcia Kościoła ze światem. Kościół zupełnie inaczej widzi człowieka. I dlatego Kościół nie może się zgodzić na to, kiedy człowieka chce się sprowadzić do roli tylko ciała, do roli biologii, fizyki, chemii. Zresztą piękna miłość, a ludzie potrafią dać definicję miłości jako szereg czynności fizjologicznych czy chemicznych. Czy to nie jest odczłowieczenie miłości? I myślę, że każdy z nas wyczuwa w sobie, że jest czymś więcej niż tylko ciałem. I myślę, że każdy z nas, wbrew temu, co ten świat próbuje tłoczyć do głowy, to czuje, no nie, no ja nie jestem tylko ciałem. Przecież w tym ciele żyje potężny duch, marzenia, pragnienia, emocje, uczucia, plany. I wreszcie w tym ciele żyje coś, co przekracza nawet ducha ludzkiego. Człowiek myśli o nieśmiertelności, o prawdzie, o dobru, o pięknie. Człowiek myśli o śmierci, zastanawia się nad sobą. Człowiek szuka kogoś, kto jest poza nim, szuka Boga, można go nazwać absolutem. I dopiero kiedy mamy te trzy elementy DDC, duch, dusza, ciało, to wtedy mówimy o człowieku. Więc pierwsza rzecz z tym widzieć, co ja widzę w sobie. Co ja widzę patrząc na siebie. Tylko C? Czy ja widzę, że w tym C jest jeszcze cała przestrzeń D, ducha, cała przestrzeń D, duszy? Czy ja widzę, że mój rozwój jako człowieka musi dokonywać się na wszystkich płaszczyznach?
na wszystkich wymiarach. Czy też skupiłem się tylko na D, bo to jest najbardziej widoczne. I wtedy z czym do ludzi? Jak budować relacje? Ile czasu twoja przyszła żona będzie piękna? Jak to będzie tylko ciało, z czasem ciało sekretarki z drugiego pokoju będzie bardziej atrakcyjne. Jak to tylko ma być ciało? Ile czasu będziesz przystojny? Włosy polecą, posiwieją i co wtedy? Znajdzie się przystojniejszy. To tylko ciało? Co człowiek widzi? Druga rzecz, jesteśmy dopiero widzieć. Co człowiek widzi poza sobą? Jesteście pokoleniem, ktoś to nazwał pokoleniem płatków śniegu. Płatki śniegu, każdy jest inny. Każdy chce być inny. Ale każdy też jest bardzo delikatny. Z jednej strony jest w nas takie pragnienie bycia innym niż wszyscy. Tu pewnie gdzieś jest błogosławiony Karlo Acutis. Świetna jego myśl. Wszyscy rodzimy się oryginałami, ale wielu umiera jako kopie. Ile rzeczy robię tylko dlatego, że tak robią inni? Ile rzeczy robię tylko dlatego, żeby przypodobać się mojemu towarzystwu? Kiedyś mnie na kobieta dorosła. Przy okazji spowiedzi, ale tak nie wiecie, o co chodzi, więc powiem. Mówi, cały czas staram się mówić to, co chcą ode mnie usłyszeć, bo ja chcę być akceptowana. I mówię, głupio robisz, bo nie mówisz tego, co myślisz. Nie mówisz o swoich wartościach, tego, co ty przeżywasz. I kiedy wreszcie zechcesz powiedzieć to, co naprawdę myślisz, powiedzą, ty jesteś inna. Znamy cię, bo robiłaś to. A teraz co? Ile jest rzeczy, które robimy ze względu na innych? Tylko, żeby się przypodobać, czyjąś akceptację zyskać. Ile jesteś w stanie się podłożyć, zrezygnować ze swojego ja? Co człowiek widzi? Płatki śniegu, delikatne, indywidua. I w dużej mierze skupieni bardzo mocno na swoim ja. Miałem okazję rozmawiać, jak byliśmy z młodzieżą w Bieszczadach. Teraz w październiku była taka pani przewodnik, później w Przemyślu. I tak siedzimy, gadamy i ja mówię, ona mówi, wie ksiądz, ta młodzież dzisiaj jest taka inna, taka bardziej tolerancyjna, taka bardziej odważna, taka bardziej otwarta. Mówi, co pani opowiada? Oni nie są ani tolerancyjni, ani otwarci. Pic na wodę. Oni mają wszystko w D. Tylko nie w duchu i duszy, tylko gdzie indziej. Jeszcze jest inna część na D. Na czym polega tolerancja młodzieży? Że nic ode mnie nie chcesz. Możesz być taki, siaki, owaki. Nic mnie to nie obchodzi. Jestem tolerancyjny. W klasie, gdzie uczyłem, chłopak leciał na łeb na szyję w narkotyki. Wszyscy widzieli. Który zwrócił uwagę? A co mnie o to obchodzi? Co mnie o to obchodzi? Przecież wie, co robi. W szkole u nas nie uczę, pewnie u was również, w tych różnych szkołach, narkotyków. Kiedyś mi moi uczniowie mówią, kiedy ksiądz chce, za ile ksiądz chce i co ksiądz chce. W każdej chwili. Ja mówię, dlaczego ktoś nie zdoła, nie wiem, przez księdza, przez psychologa, nie wiem kogo, powiadomić dyrekcję, kto dealuje. Ho, będziemy psami? Będziemy donosić? 60? Mówię, tak? To powiedz to tej osobie, która już nie może wyjść z narkotyków, a zaczęła w szkole. Powiedz o tej osobie. Taki jesteś tolerancyjny? W dużej mierze mamy na to wszystko wyjechane. Nie obchodzi nas to. Chyba, że ta osoba wejdzie do mojego ogródka. To wtedy się zaczyna. Co człowiek widzi poza sobą?
Świat młodzieży, no, ta, która się gromadzi w kościele, to rozumiem, że to jest taki już kwiat kwiatów. Chciałem tak zapytać waszych rodziców, co wy tam w domu pomagacie? Chciałem tak pójść zobaczyć wasze pokoje. Czy tam trzeba jeszcze jakąś świnię wpuścić, żeby był komplet? Brud, syf i ubóstwo? Chciałem zapytać, kto po sobie potrafi pozmywać? Kto sobie potrafi coś uprać czy wyprasować? Mama, tato! No bo ja... Kwiat młodzieży. Co wy widzicie poza sobą? Czy coś widzę, czy kogoś widzę poza sobą? Czyjeś potrzeby? Czyjąś troskę? Czy też widzę tylko swoje ja? I znowu, przepraszam, na negatywnych przykładach bardziej to jaskrawo widać. Ja czasami może za dużo tych negatywnych przykładów mówię. Ale mamy teraz takie czasy, że ludzie są tak napompowani swoim ja. Słuchajcie, ja ten przykład już mówię wielokrotnie. Szkoła średnia, ja uczę w technikum. Pierwsza klasa. Chłopak po gimnazjum, teraz już jest dalej. Czyta pracę domową. O czym on czyta? Ja nie wiem. Czyta. Ma dwie strony. Z religii, praca domowa. Chłopak pewnie zawsze miał szóstki. Trafił się ksiądz Kostecki. Ja mówię, no Kacperku, to właśnie przy twojej przykazji powiem jedną rzecz. To jest praca domowa na jedynkę. Jak to? Przecież ja mam. Co z tego, że masz? Nie na temat. Ja cię o co innego pytałem, to co innego czytasz. To tak jakby ci mama wysłała do sklepu po buraki, byś kupił cebulę. No byłeś w sklepie, byłeś, no ale zrobiłeś to, co trzeba? Nie. I słuchajcie, chłop, ja patrzę, a mu łzy o tako. Ja nie krzyczałem, ty durniu, głąbie, co żeś tu napisał, jak grzecznie powiedziałem. Ale dotknąłem płatka. Rozbił się świat, bo zawsze Kacperek był idealny, zawsze miał szóstkę, zawsze wszyscy byli z niego dumni. Rosło to ja. Ja. Rozumiem, że siedzą rodzice, nauczyciele, wychowawcy. Jak są w związkach małżeńskich, to niech wam powiedzą, ile razy swoje ja trzeba było schować do kieszeni. Jak się chciało ocalić małżeństwo. I to jest bardzo trudne, te ja swoje gdzieś schować. I jeszcze jedna myśl z tym widzieć. Widzieć to nie jest tylko kwestia oczu. Widzieć to jest także kwestia poznania. Poznania siebie. W religijności to jest bardzo ważne. Kim jestem? Słowo Boże mówi, jesteś dzieckiem Boga. Jestem dzieckiem Boga. Czy może być coś ważniejszego? Żaden piesek, żadna kotka, żaden ćwirek, lemelek, żaden dinozaur nie był dzieckiem Boga. Ja jestem dzieckiem Boga. Bóg Ojciec. Święta Tereska z Lisieux mówiła, że kiedy odmawia modlitwę Ojcze Nasz, to na pierwszych słowach już płacze. Bo jak sobie myśli, co to znaczy być dzieckiem Boga, to w niej się to wszystko wzrusza. Dziecko Boga. Tak, czasami te nasze dzieci Boga są poranione. Ja zdaję sobie sprawę z tego. Nie mamy zawsze świętych rodziców. Czasami jesteśmy kurami, nie dlatego, że takimi chcemy być, tylko niektórzy z nas tak zostali uczynieni. Pobrywano im skrzydła, nie latają, nie mają marzeń, nie mają pragnień. Czasami żyją tylko przyziemnie, bo tak się nauczyli. Widzieć to też, zobaczyć to wszystko. Zobaczyć swoje plusy, zobaczyć swoje minusy, zobaczyć swoje zranienia, krzywdy. To wszystko, co jest we mnie, co stanowi mnie. Także moje zalety, cnoty. To, co jest moją radością. Poznać siebie, całego, całą. I też taki przykład, też go lubię.
Kiedyś, jak ja mówię o szkole średniej, jak chłopak zakochał się dziewczynie w moim wieku, znaczy jak ja byłem w ich wieku, to w takim liceum gdzieś się chowali się gdzieś jakiś ciemny zakamarek za jakąś szafę, tam się miziali. Dzisiaj to nie. Pokolenie Facebooków, Instagramów, czego tam jeszcze, TikToków, wszystko musi być na wierzchu. Słuchajcie, ile takich par zakochanych na wieki, a dokładnie na 3 miesiące, spotkałem w mojej szkole, bo dziewczyny też mamy w szkole. Wchodzisz, ledwo wejdziesz, miziają się na samym środku, trudno ich obejść. Ksiądz idzie głupio, celibat, te się miziają. Nie wszyscy widzą. Jakaś taka była dziewczyna, ładna nawet. Patrzy, mizia się z moim uczniem. To był taki śmierdzący leń, że tragedia. Podchodzę, żeby nie było, że poza plecami, mówię do niej, zostaw go, bo on jest głupi. Co się ksiądz czepia, ksiądz go nie zna. Wielka miłość trwała pół roku. Ledwo się ta wielka miłość skończyła, patrzę, ona z drugim chodzi. Też się mizia. To też był mój uczeń. Jeszcze głupszy. To nie znaczy, że tylko głupich uczę, żeby było jasne. Jak mówię głupi, to nie w sensie, że głowy nie ma, tylko w sensie głupi to dla mnie też śmierdzący leń. To byli naprawdę zdolni uczniowie. Naprawdę zdolni. Śmierdzące lenie. I znowu się miziają, podchodzę, mówię, zostaw go, nic z tego nie będzie. A co się ksiądz zna? No tak. Kto miał rację? Ksiądz. Ja tej dziewczyny nie uczyłem, ale w trzeciej klasie, jak ona już była w klasie maturalnej, była zmiana katechety, katecheta poszedł na urlop zdrowotny, ja tą klasę dostałem. I kiedy se grzecznie idę korytarzykiem, ona stoi sama. Powiedzmy, Baśka niech będzie. Mówi, Baśka, ty masz jakiś problem z ojcem. To się ksiądz czepia. No, poszedłem dalej. Na drugi dzień mam katechezę, wpuszczam klasę do sali, ona zostaje na końcu, podchodzi i do ucha mi mówi, skąd ksiądz wiedział o ojcu? Kto księdzu powiedział? Nikt mi nie powiedział, ja nie znam twojego ojca. Ale kiedy ja widzę, jak ty lgniesz do tych chłopaków, to ja widzę, że u ciebie coś jest nie tak z tym ojcem. Ona mówi, no oprócz księdza, ojciec jest alkoholik. Ta dziewczyna lgnęła do tych chłopaków. Nie wiem, co ona im dawała, czy swoje ciało, czy co, nie wiem. O to nie pytałem. Oni może to brali, bo teraz jest taka moda brać. A ona po prostu tylko chciała usłyszeć, że dla mężczyzny jakiegoś jest ważna, że jest piękna. I płaciła za to słone ceny. Poznać siebie. Także te swoje zranienia. To wszystko, co jest w mojej historii życia. Słuchajcie, to może być dobry moment odskoku. I znowu przykład, który często daję. Pewna himalaistka zapytana, kogo weźmie w góry, ekipę ma stworzyć. Ona mówi DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Dlaczego? Ona mówi tak, skoro są dorośli, przeszli w domu przez piekła. Jeśli to wychowuje się w domu z alkoholem, to wie, o czym mówię. Przeżyli. Są pobici, poranieni. Przeżyli, znaczy mają moc. To takie gniotca, nie łamiotca. To nie znaczy, że nie potrzebują terapii, to nie znaczy, że nie potrzebują pomocy, ale mają w sobie siłę życia. Takich w góry wezmę. Z tymi nie będzie problemu. Możesz zawsze mieć wytłumaczenie, no taki jestem, taka jestem, taka rodzina, takie towarzystwo, taka szkoła, taki kościół, taka parafia, nie wiem co tam jeszcze. Zawsze mogę znaleźć powody na nie. Ale to jaki jestem, to jest punkt wyjścia, co z tym zrobię. Przecież nieraz mówią, ta sama rodzina, ci sami rodzice, to same wychowanie, jeden ksiądz, drugi złodziej. Bo jest jeszcze pytanie, co ja z tym zrobię? Widzieć. Już szybciutko lecimy dalej. Ocenić. Nie przeceniać wroga.
Bardzo podoba mi się ta opowieść o Dawidzie, który walczy z Goliatem. Myślę, że wszyscy ją znają. Zanim doszło do walki, wojsko izraelskie, łącznie z królem Saulem, 40 dni są na placu boju. Nikt nie idzie do walki. Wychodzi Goliat, dzień, 40 dni im nawymyśla. A wy takie, siakie, owakie, a wy głąby, a wy tchórze, z czym do ludzi? I nikt nie chce podjąć walki. Każdy się boi, każdy się lęka. Chłop potężny. Przychodzi Dawid, pasterz, przez przypadek przynosi jedzenie dla braci, którzy byli w wojsku. I ten Dawid mówi, ja pójdę walczyć. Ty, pasterz? Tak, ja pójdę walczyć, bo mówi Dawid, to jest walka Pana, nie wasza. Zobaczyć zło, grzech w jego prawdziwej formie, w jego prawdziwej postaci. Z iloma grzechami przestałeś walczyć? Bo za ciężko, bo to się nie da, bo ja próbowałem. Tak, są takie grzechy, jest takie zło, które wlezie jak zadra i siedzi i nie chce wyjść. Jest takie zło, są takie grzechy, które wchodzą, tak ranią człowieka, że naprawdę trudno się ich wyzbyć. To prawda. I czasami następuje taka pokusa zejścia z pola walki. Nie walcz, zostaw. Kiedy schodzisz z pola walki, nie będziesz pobijany. Kiedy schodzisz z pola walki, nie będziesz poturbowany, nie będziesz pobity i tak dalej, i tak dalej. Wszystko prawda, ale kiedy schodzisz z walki, nigdy nie będziesz zwycięzcą. Dopóki walczysz, jest nadzieja na zwycięstwo. Przestaniesz walczyć, nie ma nadziei. I znowu, głupi przykład. Powiecie, głupi księże, kto dzisiaj o tym pamięta? Sesja zdjęciowa. Bardzo nie lubię, jak ktoś przeszkadza w trakcie mówienia. To się wytnie. Głupi przykład. Powiecie, ksiądz się głupo czepia. Płyniemy kiedyś na kajakach w mojej szkole, tam niedaleko jest rzeka Liwiec. Płynie ze mną taki Krzysiek albo Łukasz. Jednego z nich uczyłem, a drugiego brata nie uczyłem. Tu płynie ten, co ja go nie uczyłem. Mówi do mnie tak, proszę księdza, co ja mam powiedzieć kolegom, że ja nie chcę pić? Mówi Krzysiek, ja ty jesteś głupi. Ty jesteś głupi. Co ty masz im mówić? Nic im nie mów. Ty masz głupkom tłumaczyć, że ty masz w życiu zasady? Niech głupki żałują, że nie mają zasad. Mówi, no ma ksiądz rację. Mówi, mój brat też chodził do tego technikum. Mówi, zanim skończył 18 lat, wszyscy koledzy namawiali go na piwo. Mało tego, byli gotowi zawsze to piwo postawić, aby z nimi wypił. Kiedy się to skończyło? Kiedy skończył 18 lat. Już nikt go nie zapraszał na piwo, nikt już nie chciał mu postawić piwa. Czyli dopóki nie masz tych 18 lat, diabeł się wścieka. Powiecie, głupi przykład, księże, kto normalny dzisiaj nie pije albo nie pali? Nawet na nasza kościółkowa młodzież boję się o to pytać. Jakie są zasady? Jaki jest twój wróg? Jak ktoś mi mówi, proszę księdza, takie głupie przyrzeczenia, to jak głupie, to czegoś nie wytrzymał. Czegoś nie wytrzymał. Kościół mówi o pracy nad sobą. Kościół mówi o pracy nad charakterem. Tu pięknie nam się kłania harcerstwo. Praca nad sobą, nad charakterem. Oceń. Słuchajcie, stary chłop, stary, dwa razy młodszy ode mnie, Małkowski zakłada harcerstwo. Pierwsze drużyny w Polsce, we Lwowie, w pięknym Lwowie, pod zaborem ukraińskim niestety teraz.
zakłada, mając 23 lata, harcerstwo. Cztery drużyny, trzy męskie, jedna żeńska, oczywiście nie sam. I ten Małkowski jest w takiej jeszcze wcześniej, w stowarzyszeniu Eleusis, a tam prawie jak w zakonie żyli. I była zasada tak zwanego dzienniczka pracy nad sobą. Stary chłop pisze sobie na przykład, daje przykład, spóźnianie. Pewnie nigdy nie przeklinał, ale daje taki przykład, przeklinanie. Coś tam jeszcze. I dzień w dzień sobie wieczorem stawia plusik albo minusik. Nie ma ideałów. Ideały się wykuwa. Jeżeli myślisz, że ty będziesz piękną, wspaniałą żoną, wspaniałym mężem i stanie się to wtedy, kiedy tutaj przy ołtarzu powiesz i ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że cię nie upuszczasz do śmierci i od tego się nagle pryśnie, ła, super, super żona, super mąż, to guzik, siedzą super mężowie, super ojcowie, super mamy, niech wam powiedzą, jak to jest być super tatą, super, super mamą. Dzień w dzień robota, dzień w dzień praca nad sobą, dzień w dzień praca nad małżeństwem, bo inaczej się to wszystko rozwali. Ale to zaczyna się już teraz. Czy myślicie, że będziecie innymi żonami, jak jesteście teraz koleżankami, dziewczynami? Że będziecie innymi mężami, ojcami, jak jesteście teraz? Macie czas pracy. Oceń, co trzeba zmienić. Oceń właściwie swoje wrogi, wewnętrzne, zewnętrzne. Oceń, poddaj weryfikacji. Co z tym mogę zrobić? Jeżeli ja sam nie potrafię, to udaję się do pomocy. Jak trzeba psychologa, to trzeba szukać psychologa. Trzeba księdza, szukać księdza. Trzeba grupy wsparcia, szukać grupy wsparcia. Ale muszę wiedzieć, co ja chcę zrobić, dokąd mam żyć, co ja chcę osiągnąć. Słuchajcie, pytam młodego człowieka, starszego od was, młodego, niedawna rozmowa. Chłopak po przejściach, narkomania, alkohol. Ja się go pytam, czy ty chcesz żyć? Nie. Nie chcę. A czy są jakieś osoby, którym zależy na tobie? No pewnie rodzice. Pewnie by się słabo poczuli, gdybym tak umarł. Mówię, słabo? Słabo to się można czuć, jak się dostanie trójkę z religii. No to może jeszcze bracia. Wyszło czterech. Brat cioteczny, pięć. Mówię, no jeszcze sześć. Nie policz. 6-1. Chcę, żebyś żył. Jest na czym budować. Pewnie już wiele rzeczy można powiedzieć położył. Ale to jest jeszcze moment, kiedy można wiele rzeczy zacząć zmieniać. Ocenić. Nam łatwiej jest oceniać drugiego człowieka. Łatwiej jest oceniać czyjeś postępowanie, sądy dawać. Oceń siebie. Spójrz na siebie. Zobacz, dokąd możesz dojść. A jak wiesz, dokąd możesz dojść, zobacz, jakie środki cię do tego doprowadzą. I dobieraj takie środki. Czasami niestety trzeba porzucić towarzystwo. Jeżeli widzę, że towarzystwo ciągnie mnie w dół, to trzeba mieć odwagę szukać ludzi, którzy pociągną mnie w górę. Niektórzy mówią, o, trzeba z nimi być, bo wtedy przynajmniej ktoś dobry będzie w tym towarzystwie. Słuchajcie, zanim ty nawrócisz 10 złych, źle postępujących osób, to cię szybciej zgnoją i zdepczą i w dół pociągną. Trzeba szukać ludzi, którzy cię ciągną w górę, którzy powiedzą ci prawdę w twoim życiu, którym będzie na tobie zależało. Jaka to koleżanka, która nigdy ci nie powiedziała czegoś trudnego? Wszystko super. A za plecami? Ti. Ty robisz głupotę, ktoś ci mówi, fajnie, super. To jest człowiek, który chce ci pomóc? Oceń, kto jest po twojej stronie. Kto z tobą chce walczyć, trzymając razem z tobą miecz.
Teraz jest bardzo popularne takie środowisko, Wspólnota Wojowników Maryi. Pracuję z nimi, asystuję w Międzyrzecu. Mam też kontakt z Łukowem. Chłopy 30, 40, 50 lat. Kiedyś mieli pielgrzymkę na Jasną Górę. Idzie, słuchajcie, tysiące chłopa. Kobieta stoi, wzdycha. Ale to są mężczyźni. A jeden z nich odwraca się do niej i mówi, wie pani co? 2/3 z tych mężczyzn ma popaprane życie. Rozwalone małżeństwa. Są po przejściach z narkotykami, z alkoholem, ze wszystkim. Po rozwodach. Ale zechcieli na nowo walczyć. Kiedyś mówiło się o kryzysie ojcostwa, o ojcach, którzy wyjeżdżali za granicę do pracy, zarabiali, wszystko było super, ale ich nie było w domu. I tak myślę, mniej więcej to się zgadza latami. Ci ludzie czasami doszli do niezłych majątków, pobudowali niezłe chałupy, wykształcili dzieci i pusta chałupa. Do kogo wracać? Ocenili to, co zrobili, może trochę za późno. Co jest ważne? W walce duchowej zobaczyć, co jest ważne, co jest moją przeszkodą. I jeszcze raz mówię, ocenić zło diabła w takiej mierze, w jakiej on jest. Nie przesadzać. Strach ma wielkie oczy. To się nie da. Tego nie można. I rzecz ostatnia już. Żyjecie? Halo? Dwie ławki żyją. Dobrze. Tutaj słyszę jeszcze jak, no nieźle. Jeszcze jak? Trochę z tego memo o papieżu, co? Być może. Tak, tam widzę, że w międzyczasie księża spowiadają, dobrze. Chociaż jeszcze można chwilę poczekać z ostatnim momentem. Działać. Działać. Na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Do dziś pamiętam taką czytankę ze szkoły podstawowej. Uczono nas wtedy jedynego prawidłowego języka obcego, bratniego, rosyjskiego. Naćnu nowuju żyzn z paniedzielnika. Zacznę nowe życie z poniedziałku. Chłopak napisał sobie na kartce. Ale kiedy się obudził w poniedziałek, zobaczył, że nie ma tej kartki, więc nie wiedział, że to ma zacząć. I tak zaczynał i nigdy nie zaczął tego nowego życia. Działać. Co mogę zrobić? Tu nie chodzi teraz o aktywizm, bo są ludzie, którzy popadają w aktywizm. Wszędzie są, wszędzie ich pełno. Do wojowników Maryi z Łukowa mówię, stop. Męski różaniec, wyjazd na konferencję. To. 500 akcji. Stop. Macie rodziny, macie małżeństwa. Nie może być tak, że tydzień w tydzień, weekend w weekend was w domu nie ma. I żeby było jasne, robią naprawdę fajne rzeczy, dobre rzeczy, święte rzeczy. I co z tego? Można robić 500 tysięcy rzeczy. Miałem 5 lat kapłaństwa. Takie świadectwo małe, drobne. Zostałem skierowany na studia. Z teologii fundamentalnej, doktorat robiłem. Pojechałem na rekolekcje, takie tygodniowe, w ciszy, w milczeniu. Można było tylko mówić na mszy świętej i u kierownika duchowego. I słuchajcie, pierwsze pytanie, które do mnie przyszło w czasie tych rekolekcji, to było pytanie, czy ja wierzę w Boga? Wiecie, że to pytanie sobie postawiłem i odpowiedź nie była taka oczywista? Jakbyście jeszcze dzisiaj pojechali do Ryk, gdzie pracowałem 4 lata, hasło ksiądz Kostecki, jestem teraz nieskromny, ale to jest prawda, legenda. Do dziś działa tam stowarzyszenie, któreśmy założyli 18 lat temu. Wtedy to była sekcja muzyczna, teatralna, wolontariat, świetlica środowiskowa. Dzisiaj jest Niebieskie Owieczki, sekcja muzyczna. I ja nie powiem, bo głupi, robiłem jak głupi. Ministranci, stowarzyszenie, różne te sekcje, plus życie parafialne. I
po 5 latach ja się zastanawiałem jako ksiądz spowiadający, odprawiający mszę, czy ja jestem wierzący, czy ja wierzę w Boga. Można popaść w taką herezję czynu, ciągle coś robić, ciągle działać. Tylko do czego to prowadzi? Czasami trzeba nie działać mądrze. Trzeba znaleźć swój czas na wypoczynek, trzeba znaleźć swój czas na relacje z bliźnimi, na podtrzymanie kontaktów. Uczciwie mówiąc, wiele, wiele lat pracuję z młodzieżą. Wyjeżdżam na obozy, na różne wyjazdy. I teraz zauważyłem ciekawą rzecz, że ja wypadłem z relacji kapłańskich z mojego rocznika, z moich ludzi, mniej więcej w moim wieku, bo zawsze z młodymi. Kiedy ktoś wyjeżdża na urlop z księży, ja nie miałem czasu bez młodymi. Też było to głupie. Postawić granice. Dotąd mam dla was czas, ale jeszcze mam swoje życie. Działać, nie działać. I nic się nie zrobi samo z siebie. Jeżeli chcę coś zmieniać w moim życiu, to ja muszę wiedzieć, co ja chcę zmienić w swoim życiu i teraz wiedzieć, jakie do tego dołożyć środki. Jak ja do tego chcę dojść? Jak ja chcę to zmienić? Trzeba mieć pewną wizję. Można powiedzieć, jak projektant narysuje projekt, to człowiek, który chce budować dom, widzi, jak to ma zrobić. Więc teraz pytanie, działanie, projekt życia. Jakim chcę być człowiekiem? Później dopiero, jakim ojcem, jaką matką. Najpierw, jakim chcę być człowiekiem? I teraz, co chcę zrobić w tym kierunku, żeby takim być? Jakie środki muszę wziąć, żeby to osiągnąć? Działać. Jutro będziecie w diecezji świętować przed Niedzielą Chrystusa Króla. Jest Światowe Dni Młodzieży w wymiarze lokalnym. Papież Franciszek mówi, wstań z kanapy, wstań, nie leż, wstań, podnieś się, działaj, działaj, czyń to, co do ciebie należy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.